To było kolejne niezwykłe sportowe wydarzenie w Nowej Pleszewskiej Hali. 20 marca odbył się tu bowiem finał strefy Kalisz w aerobiku grupowym. Gościliśmy 25 zespołów aerobiku z byłego województwa kaliskiego, które walczyły na szczeblach szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Liczyliśmy na to, że będzie 30 zespołów, było 5 mniej, mieliśmy 25 zespołów. Największa, najsilniejsza była rywalizacja w gimnazjach, występowało 10 gimnazjów z całej południowej Wielkopolski. Wśród nich 4 nasze pleszewskie. Dwa z nich, zespół Clovers z gimnazjum nr 3 oraz uczennice ze szkoły podstawowej nr 2, awansowały do finału wojewódzkiego. Największe wrażenie na żeli zrobiły zespoły ze szkoły podstawowej oraz gimnazjum w Kobylej Górze. Prawie codziennie trenujemy, w niedzielę, nie, tylko w niedzielę nie trenujemy, a w soboty czasem też trenujemy. Poświęcamy dużo, poświęcamy codziennie, co codziennie, 2-3 razy w tygodniu, to są po 2-2,5 godziny. Pracowaliśmy całe ferie, przepracowaliśmy ferie 20 godzin samego aerobiku. Także dziewczyny są zapalone do pracy, właśnie nigdy nie mówiły, nie, nigdy nie mówiły, że są zmęczone, zawsze chętne, więc to jest sama przyjemność z nimi pracować. Czyli najważniejsze, żeby to robić z pasją. I tak. Opiekun, i dzieci. Tak, tak, nie, one są naprawdę ambitne, pracowite, sumienne, przychodzą, nie owijają się. Dzisiaj jedna dziewczynka z kontuzją, z gorączką też dała radę, także tylko je podziwiać naprawdę. Myślałyśmy, że będzie konkurencja lepsza. Lepsza właśnie. A poza tym na treningach niezbyt wychodziła, tu nagle grom z jasnego nieba, naprawdę. Wyszło idealnie. W trzeciej kategorii natomiast triumfowały licealistki z Ostrzeszowa. My ćwiczymy od września, a nawet już od zeszłego roku. Jest już 6 lat. Spotykamy się 2 razy w tygodniu, po jakieś 3 godziny i ćwiczymy. No a wiadomo, że przed zawodami codziennie, nie już. Jury oceniało pokazy według wymagających kryteriów. Nie było łatwo, bo poziom był bardzo wyrównany. Czasami tylko jeden punkt decydował o zwycięstwie. Oczywiście ogólne wrażenie. To jest przede wszystkim prezencja zespołu, ale to nie wszystko niestety. Trzeba odpowiednie wykonać ćwiczenia w pozycjach wysokich, w pozycjach niskich. Musi być odpowiednia proporcja. Oceniany jest element akrobatyczny, oceniana jest choreografia, jak zespół porusza się po parkiecie. Do tej pory finał strefy Kalisz, jednej z 4 w Wielkopolsce, odbywał się w Kaliszu. Od 10 lat nasze miasto reprezentuje w tym turnieju Pleszewska Trójka. To zaszczyt, że w tym roku aerobik grupowy gościł w Pleszewie. Całość turnieju oceniam bardzo pozytywnie. Ono odbył się przy wielkim wsparciu i udziale wielu, wielu osób. No, głównie trzeba wymienić wsparcie burmistrza miasta i gminy, który dofinansował ten turniej. Wśród organizatorów, prócz Urzędu Miasta i Gminy Pleszew i Pleszewskiej Trójki, szczególnie nauczycieli wychowania fizycznego, byli także Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska, Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy w Pleszewie, Spółka Sport Pleszew i Pleszewski Dom Kultury.